Sterowany. Bo wiem, że nie umiem na motorze. Ja. Nie może! Chłopie, zalał świecę! Zalał świecę. Chłopie, karcia mi pali! Idzie maszyna! Niku, co tu się chyba stało, że żeś przyczepę przywalił? A, dzioba trochę przykrzywiłem, ale nic się nie stało. A, no najważniejsze, że w kombajnie się nic nie stało. Ty chyba... Ty chyba tu sypie ładnie, ci powiem. Kurde, morda, jak za nami samochód zapierdział. Mam nadzieję, że to tylko nie ten, nie oznakowani. Nie, nie oznakowani. Chciał mijać, ale ja już tak, ja już kierunek puszczam, bo już widziałem, że chciał mijać. Dobra, ja trochę wyhamuję, żeby widział, że nas na pewno nam się nie pomyliło, że zwarcie nie jest w rozrzutniku. Siemano, witajcie, z tej strony Machasolec i witam was bardzo serdecznie w siódmym już odcinku naszej pięknej serii Po Sąsiedzku, oczywiście Mistrz Adamo ze mną. Dzień dobry. Gdzieś tam u siebie, z tyłu za chałupą, no i powiem wam szczerze, dużo się zadziało. Kilka dni nas nie było z racji tego, że po prostu czekajmy, aby nam tu ładnie, pięknie wszystko minęło sobie do lata. Ja aktualnie sobie też również teraz oczekuję. Cześć, Adaś. Ja sobie czekam na kombajnistę generalnie, bo już było zadzwonione, że na 12 miał być, no ale się spóźnił. Idziemy wyjrzeć, zobaczyć, czy kombajnista jedzie, czy też nie, bo będzie mi dzisiaj żniwować. Ale najpiękniejsze to może być, jedzie kombajnista mu. Jedzie. Ale wiesz co, naprawdę na polskiej wsi jest typowe, jak se staniesz na drodze, tak, na takiej typowej długiej wsi i widzisz, jak ten kombajn jedzie, to nie? To ja sobie usiądę, nie mam czasu, ja później przyjdę do ciebie, to sobie pogadamy co i jak. Dobra, to tam jesteśmy w kontakcie, wiesz gdzie ja koszę, to tam... Tak, to ja już poczekam, mu tu mrejnę, ale jebaniutki, ale żeś pszenicy zamówił. A do rekorda wziąłem, żeby to szybko poszło, bo pszenicy dzisiaj mam dużo. Naprawdę powiem wam, wiele się wydarzyło, ale o tym sobie za sekundę pogadamy. Cześć, Michał! Ja sobie wsiądę, dobry, ja już miałem iść do pana. Dobry. Wie pan co, pojedziemy sobie na pszeniczkę, pojedziemy na najmniejsze pole, najdalej. Dobry. Teraz tylko przyczepę na szybkości i zapnę. Chyba, że pan wprawdzie powolutku może sobie jechać. To jest tak, jakby pan teraz jechał, nie? Pan jedzie do końca, praktycznie tej prostej tutaj drogi i po lewej stronie będzie takie wąskie, malutkie pole pszenicy. Przed samym końcem, to będzie obok chyba buroki i kukurydza będzie. To pan tam może jechać i wjeżdżać. Dobra, to widzimy się na polu. Także ludziska, powiem wam tak, zmieniło się dużo, musieliśmy sobie wszystko poprzewijać z racji tego, pewnie też zapytacie, czemu tyle poprzewijane i w ogóle. Nie było totalnie co robić, ponieważ się okazało, że ani sianokosów nie zrobimy, bo dopiero co były łąki zasiane. To wszystko jak było ogarnięte i powiem wam szczerze, no nie chcieliśmy was tu męczyć, że tak powiem, się wami, tym wszystkim. Chcieliśmy sobie na spokojnie tutaj to ogarnąć, bo chcemy ten pierwszy sezon skończyć jak najszybciej. Z racji tego ludziska, że no mówię, tutaj mamy te siewy, mieliśmy to wszystko i dopiero teraz tak fajnie można sobie to poogarniać. Kurde, ja dzisiaj sobie fajnie gram bez free tracka z racji tego, że będzie pasażer mod. Będziemy mogli sobie na pasażerze tutaj ładnie poogarniać. Trochę i tam się bują coś w środku, ci powiem. Dzisiaj jeszcze w ogóle tak, wgrałem kamerkę, tą nową z ModHuba, która tutaj właśnie ma nam robić jakiś tam realizm i w ogóle gdzieś tam jak jeździmy sobie po dziurach, czekaj, zobaczę. No nie wiem, ale wcześniej czy tak się bujało, czy na sam start to, bo chyba tego nie powiedziałeś, że... Halo, dzień dobry. Tak, no do tego dążę. Można uprawnienia? A, już tak, daję jak najbardziej zwolnienie. Kurna, gdzie to jest? Tanas, zwolnij, wyznacz po wykonawcę. Dobra, my już sobie lecimy i teraz najważniejsza rzecz, jaka się stała. Gryzą mnie przez ostatnie odcinki to, że jakoś tak dziwnie ułada się dużo hektarów. Jak sami dobrze pamiętacie, na początku mówiliśmy, że mamy po 1,5 hektara. Wychodziło po, jak sprawdziłem sobie na karteczkach, wychodziło po 1,60 hektara wraz z gospodarstwem. Później się okazało, jak u Adasia zaczęliśmy liczyć, wyszło, że ma 2 hektary 25, a wszystko to przez to, że jak zaczęliśmy, chcieliśmy pierwszy odcinek ten na szybkości nagrać, to wyszło tak, że ja Adasiowi przez przypadek dokupiłem jeszcze jedno pole, które miało tam 60, no coś z kawałkiem, z hakiem.
dodatku tak. Niepotrzebnego, tak? I powiem wam szczerze, że tutaj byłem w szoku, bo mówię, no tak było, wiecie, na szybkości chcieliśmy dla was to nagrywać, ogarniać to wszystko i kurczę, no tak wyszło, że po prostu mu dokupiłem, a ja miałem te 0,60 hektara, które mi zostały. I dlatego też tak to wyglądało, że ja się szybko z polu obrobiłem, a u Adasia a ja żeśmy jeszcze sporo żeśmy jeszcze tu u Adasia sobie siedzieli. A więc, żeby Adaś nie musiał tego sprzedawać, swojego tak pola, bo już miał że wszystko ogarnąć. Łatwiej tak. Będzie, tak? Będzie o wiele łatwiej, jak ja sobie dokupię te 0,65, no i powiem wam, że wyszło mi praktycznie idealnie, bo tutaj mamy 0,16 na takim malutkim polu i powiem wam, bardzo fajnie, bo ja będę tutaj prawdopodobnie pierwsze swoje pieniądze ładował w te malutkie pola. I oczywiście dokupiłem sobie 0,5 hektara równe tutaj gdzieś obok mnie, tak, obok tego mojego pola pszenicy dokupiliśmy sobie tutaj właśnie pole, na którym zasiałem sobie soję, dlatego też mówię, no zajęło nam to wszystko trochę ogarniania czasu, 5 godzin dzień wcześniej, jeszcze tutaj największe pozdrowionka dla rolnika, ponieważ ogarnął nam tutaj pasażera, no i niestety ten pasażer nam się tak zbugował przez to, że miałem free tracka i nie nagraliśmy dla was wczoraj odcinka, sporo naprawdę czasu żeśmy tutaj stracili na to wszystko, ale najważniejsze, że się udało, kurczę, ale piękne tutaj pole, naprawdę mam pszenicy, mam dużo, ale co mnie dzisiaj w ogóle jeszcze zadowoliło, to powiem wam tak, że mamy, łomu Jezu, że mamy prawie 1000 zł za właśnie pszenicę, także tutaj jest naprawdę super sprawa, bo będziemy mogli pojechać i to się zapytać. Szybko zarobić. Kierowniku, co tu się kurwa stało, że żeś przyczepę przywalił? A dzioba trochę skrzywiłem, ale nic się nie stało. A, no najważniejsze, że w kompanii się nic nie stało. Ty chyba, wiesz? Ty chyba tu sypie ładnie, ci powiem, ale do zbiornika to leci. Ile ty masz ten procentów? Jo, 60 już. O, to za rumy będziemy sypać. Ty, na raz jeszcze weźmiesz tu chyba? Jo, powinny wziąć, nie? Jo, powinna wziąć, no. No, także dobra, dobra, to ty sobie koś. Ja wprawdzie z tobą, my się wysypiemy. Pojadę z tobą na drugie pole, tam zostawię ci przyczepę. Dobra. I ja sobie śmignę na ten. Śmignę sobie po rozrzutnik. Prawdopodobnie i tak dzisiaj to będziemy wszystko wozić na skup. Także akurat spoko sprawa z tym. Więc mimo wszystko jak odjadę przyczepą, pojadę na skup, to ty będziesz sypał na rozrzutnik. Także no tutaj dzisiaj koszenia na spokojnie jest. Ja sobie ludziska ogólnie mam chęć kupić prasę, ale naprawdę tutaj jak widzicie naprawdę wygołociłem się do zera. Co mnie podratowało? Podratował mnie Mauser, bo co się zmieniło na moim gospodarstwie jeszcze? Podratował mnie Mauser z racji tego, że za Mauser zapłaciłem 1300 i tak sobie u sąsiada przechodziłem przez gospodarkę i zobaczyłem, że no na tej przyczepce, którą ja też mam, ma dwa Mausery. To już w ogóle wchodzi 4000 litrów petarda i za to się płaci 600. Także powiem wam szczerze, zachachmęciłem 800 zł, no to jeszcze fajnie, bo mogłem dokupić belkę słumy. Także akurat tutaj naprawdę mi się mega fajnie to wszystko udało ogarnąć. Rurę może automatycznie zrobioną, czy trzeba wyjść i pomóc? A, tak, automatycznie. Siłownik, a, to dobrze. Pani. No i teraz no jeśli chodzi o właśnie tutaj te hektary, jak mieliśmy sobie wyliczać to wszystko i w ogóle z racji tego, że troszkę teraz tego doszło, tutaj pomyślałem sobie, że mniej więcej tak po 1500 jakbyśmy zapłacili chyba za ten pierwszy sezon, to by było kozak. R musisz kliknąć, bo wgraliśmy mod. Kombajniście, tak? Tak, kombajniście ja bym płacił. Za wszystkie, za wszystko. Ogólne żniwa. Tak. Co jest na R nie idzie? Nie bardzo. Jakim cudem? O. Okay. Dobra, teraz, dobra, poszło. Dobra, poszło. O! Weź chłopaki! Ty już jedziesz stąd? Nie ma. Tak, ja już mam pełniutko. O kurna, dziada, gdzie jest do sprzedania to? U Stacha tam, daleko, wiesz, za lewą, tam potem w prawo, prosto, długą i Stachu o mój Jezu, jaki kawał. Jo, Stachu tam bierze. Dobra, dobra ja lecę, dobra, to, żeby jedź, być na pierwszy razie, w kolejce, co nie? Jasny gwint, dobra. Wszystko na sumę kosimy? Tak, wszystko na sumę, wszystko dobra. Na sumę będzie. Także tutaj teraz ja pojadę z tobą. Ci pokażę, gdzie jechać. O kurwa, ty mi prawie pierwszą przyczepę zasypiesz, co? Nie, no aż tak to nie. Nie, to aż tak nie poszło, dobra. Dobra, teraz tak, no, dobrze tak w tą stronkę. Jeszcze będziemy musieli powoli jechać, bo ja nie wiem, w który tu wjazdek trzeba się pakować i musisz uważać, bo na wjazdkach ci powiem jest przekichane. Muszę tą mapę trochę ogarnąć, bo takie ino wertepy są, żeby mi 30 ostatnio obaliło prawie, no, jak z nawozem jechałem. Tu jest kukurydza, słonecznik, to jest za słonecznikami gdzieś w tamtą stronę. Także powiem wam szczerze, ludziska się cieszę, że nawet tych więcej hektarów wyszło, bo tak szczerze to mało co mieliśmy. Co? No, przecież... Paterkę może? A wie pan co? Chętnie. To bym sobie teraz troszkę, tak, że nie wziąłem sobie... mówiąc, za moim odcinku. I ty, ten wiozdek teraz, poczekaj, o ci wyjdę, tu ino zobaczyć. Teraz ten? Tak, mów Adaś, co tam chciałeś. My tak właśnie tu mówiłem powoli. Na temat tych pól, że
po moim odcinku byłem tak zdziwiony, gdzie zobaczyłem, ile ja musiałem dorobić jeszcze swoich hektarów. I patrząc na to, ile ja mogę zarobić, zaczęło mnie korcić po prostu, czemu u ciebie tak mało jest. Poczekaj, ja ci pomogę. I to jest naprawdę masakra. Ale lipa ta mapa, nie? Straciłby dużo bolu tutaj, naprawdę. Ja pierdzielę. Porażka ta mapa pod tym względem. Kompań, nie można na pole wjechać, nie? Serio? No stary, zawiesić, no ja nie wiem, jak można zrobić takie wertepy, nie? Czekaj, ja tyłem może wjadę. Dobra, spróbuj ogarnąć, ale co pociągnik. To jest ta przeniczka, co tu jest od razu. Sąsiad, dawaj do Stacha, bo kolejki nie ma. Dobra, ja ino odpalam 60 i jadę mu to jakoś tam zostawić. Można zadzwonić po 300 chłopa? No mam, ale nie można wziąć bizona za na 300 chłopa. 300 chłopa nie daje rady bizona. Dobra. Ale tu pusto, ej. Zobacz sobie, może sobie dasz radę. Ale kurna, fajnie, bo tak z przyczepkami, powiem wam, mało kiedy ja tak jeździł w ogóle. Ale zajebisty skup u Stacha, to nie? Otwiera szybę z tyłu. Dobra, ja sobie drzwi se otworzę, bo to jest lato takie, że to przecież sok jest. Tak, czekaj, 20-300, boże, jaka kukurydza ładna wysoko. Ej, wjechał pan chyba, jo, wjechał, dobra. Jo, dobrze. Ja już jadę tam przyczepę zostawić i śmigam po rozrzutnik, kurde, bo Jule, przetestujemy sobie mój rozrzutnik, jak to będzie wyglądało. Adaś, spytacie się, czym Adaś kosi? Adaś pożyczył od kumpla kombajn, który nie wiem, czy prawdopodobnie mu przyjedzie kosi, czy tutaj ten pan jak obrobi u mnie, to pojedzie do Adasia, zobaczymy. Ogólnie jak to tam kumpel miał dzisiaj dużo roboty, ale nie akurat nie podczas dni, więc kombajn stał, więc ja mogłem sobie wziąć, jako że mam zdolności do kierowania takimi sprzętami, dlatego bez żadnych problemów dało mi coś takiego. Ale czy on będzie miał czas później przyjechać do mnie i skosić na odcinku? Nie wiem, nie potwierdził mi tego, więc wszystko dowiecie się w następnym odcinku. Okej, ja sobie przybiegłem na gospodarstwo. Kurde, nie poszykowałem tego wszystkiego, ale to tak wiecie, żniwa to jest zawsze taki zapierdziel, jeszcze tym bardziej jak nie macie swojego kombajnu, tylko kombajnistę i czasami jest tak, że albo najczęściej się tak zdarza, że nie przyjedzie ci na tą godzinę, którą miał, bo jak jechał to po drodze w trzech wyszło, żeby mu jeszcze obkosił kombaj, się rozpierdolił i przyjechał za dwa dni. Nie, chyba ten chłop dobry jest, normalnie. Dobry, ale tam powiem ci, chyba lubi wypić, bo jak ostatnio byłem kombaj zamówić, to zachlany i dzisiaj byłem na chwilę, znaczy dzisiaj byłem tak? na chwilę, teraz byłem w kombajnie, to tam widziałem, że puszeczki se leżą. Ja teraz tak. Proszę bardzo. W 30 no wiesz, tam podczas żniw trochę suszy, no to zawsze nie, tam... No, u siebie to jeszcze... Dzioba trochę tam umoczyć zawsze można, no ja na tam wiesz. Czekaj. Wiesz jak to jest, jak jedziesz kombajnem, to i tak cię nie złapią, to... Kurde, nie mogę szufli odczepić, dobra, nie będę, pojadę z szuflą, tylko taki zresztą... Jeszcze muszę z nim pogadać, bo na miedzy coś tam piźniem, jak ja skończę pierwszą przeniczkę. I później ja nie będę miał z kim kosić, kurna, dziad. Dobra. A może ci do trochę pojeździć, przecież zawsze vloga za nagrasz. Jo, dobra, światło mu w rozrzutniku, wszystko jest, kurde, powiem wam tak szczerze, nie testowałem tego, bo mówię, no chyba będzie gitara siema z tym wszystkim. Kurde, no ale teraz najbardziej mnie ta łyżka denerwuje, bo powinno się ją dać odczepić, chociaż z zewnątrz. A poczekajcie, wiem co zrobię. O, zrobię tak. O, dobra, poszło. Gitara siema. Musimy teraz tak, wjechać sobie troszkę podcofnąć, że tak powiem, tym rozrzutniczkiem do garażu, żebyśmy te szybko burty zrzucili. Zaraz wam też pokażę, jak tam moje krówki, jak to wszystko. Generalnie byłem bardzo zadowolony z moich kur podczas przewijania, ponieważ one tak chwila moment zaczęły się mnożyć. Pimpek, weź uciekaj, bo nie ma czasu tutaj na ratowanie ciebie. Dobra, ustawienie i teraz tak, szerokie opony, konfiguracja. Nie, no dobra, petarda. Z tej strony nigdy nie jechałem, jak zajebiście moja gospa wygląda. Ależ teraz to wygląda zarąbiście, jaki rozrzutnik kozacki. Dobra, światło podłączamy i lecimy sobie na pole. No, powiem wam, jak mam być szczery, takiego klimatu żniw nie miałem jeszcze na żadnej serii, bo powiem wam, zawsze było tak, że my kupowaliśmy te pierwsze kombajny, to wszystko, a tutaj teraz ten pierwszy sezon jest naprawdę mega kozacki pod tym względem, bo jak sami dobrze widzicie, no jestem taki zapierdziel, to wszystko. My też fajnie, bo możemy się skupić na innych rzeczach, na odwozie, na tym wszystkim. W ogóle to, że dzisiaj jest ta cena, to też mega dużo mi to dało, z racji tego, że dzięki temu mogę sobie tutaj ogarnąć no i pobawić się. Potrzebujemy tych pieniędzy. Tak, potrzebujemy tych pieniędzy. Ciekawe, czy dojedzie, czy będę musiał podjeżdżać. O, kogut rozpalony, dobra, ja już tu szybko 30 zostawiam i letem. Ja ogólnie mega bym się cieszył, jak starczyłoby mi pieniędzy na prasę, bez kredytu, co nie? To by było naprawdę coś pięknego. Już jadę. Dobra. Ja tutaj... Faktycznie, dzisiaj jeżeli to sobie posprzedaję, to myślę, że na spokojnie tą prasę powinienem dać radę kupić. Zmieściłem się? Jo, zmieściłem się. Dobra. Tutaj teraz musimy... Nie, chyba te przyczepy takie coś mają do siebie, że... pewnie tu do przodu, do tylnej burty musisz podjechać. Jo, o, tutaj.
Niestety tutaj właśnie, no wzięliśmy sobie ten mod na R. Nie wiem czy dobrze, czy też nie. Ja nie narzekam. Zaraz sobie zobaczymy, czy do rady sypać, czy nie do rady sypać. Czekaj, idę zobaczyć do kombajnisty. Jo, poszło co? Jo, poszło. Kurde, poszło. Tak dziwnie, bo pewnie to przed, nie wiem, czy przez to R, czy przez te przyczepy. Jak się zacina, wiesz? A, może i tak. Dobra, ja sobie teraz 60 polecę, ja ci tu wjadę. Zaraz, jak ty dojedziesz do końca, jo, jak dojedziesz do końca, weź machnij poprzeczniak, jakbyś mógł. Ja tu sobie wjadę, jo, ja tu wjadę ci od razu zaraz 30. Ty, nie musisz rury składać chyba, wiesz? Bo nie. Już tu supa żadnego nie masz, to kurde, faktycznie jeszcze w zbiorniku Feste jest. Także ja tutaj moment ogarniemy, a później zostaje nam ostatnie pole koło sąsiada. Zapraszam i kurczę, na jesień prawdopodobnie będę do pana dzwonił, żeby pan tu przyjechał pokosić. Zobaczymy jak to będzie z jesienią, bo łubinu mam trochę do koszenia. Także tutaj myślę, że tam jak najbardziej się dogadamy. Ciekawe jak gubi. Ale powiem wam tak, patrzę na to pole po lewej i już się nie mogę doczekać, kiedy będę szedł w buraki. Bo powiem wam szczerze, że sąsiad już poszedł w te ziemniaki. Ja na razie sobie poleciałem wszystko w zboża, w to wszystko, bo nie chciałem inwestować w sprzęt. Więc naprawdę kozacko. Dobra, ja jadę na skup, prowadzam ci 30. Jakby w razie W co, to dzwoń. Dobra, a jak nie, to ty, słuchaj, po prawej stronie się spójrz, te budynki co widzisz, nie? Sąsiada. No, no to przy nich idealnie jest takie pole tu od samej drogi, będziesz widział. Jak nie, to dobra, sąsiada spyta, że on ci pomoże. Dobra, ja zapierdzielam. Bo drogę zawsze zapytam, pamiętaj. Tak. Trzeba było mu tam jeszcze sąsiad powiedzieć, żeby tą Tatrę wziął po drodze. On mo! A? Ja no, pierdzielę, 30 mi zaraz wyleci. Ja to na pewno go nie pytaj, to nawet jak ja to zapierdzielałem, co tu mi się stało, nie? Bo jak poleciałem, to była masakra. Dobra, nie będę mu chyba stał na poprzeczniaku, bo ja nie wiem czy on do rady wysypać tu w ogóle to. Dobra, ja sobie no tylko wyłączę. Świata nie ma polunę? Nie. A, migacz był, dobra. Kurna dziot, z jednego do drugiego. Powiem wam szczerze teraz, a moc zakopywania się mam, no tak. Tak. O! Takie 30% już było, nie? No ja się zakopałem, znaczy pociągło mnie trochę w dół, co nie? W jednym momencie. Dobra, jeden. Ale się uratowałem. Zamknę, żeby, wiecie, lusterko tutaj mieć. Te prawe będę miał otwarte, żeby był luźny. Ale jest, powiem ci, jest kozak ten mod, bo jest, nie ma takiego, że 60, wiesz, przyczepą pełną Miro? Moment przez pole i ogień, nie? I też nie ma tego, że 60 umira, no bo często mieliśmy tak w tych seriach, że właśnie te ciągniki nam umirały przez to, że był ten mod na zakopywanie się. A teraz, kurczę, on jest przerobiony i naprawdę kozacko tutaj działa, więc mega, mega mnie tutaj to cieszy. Ogólnie bardzo serdecznie chciałem was zaprosić do Patryka, link do niego będziecie mieli w opisie, tak jak i również do Rolnika. Jeżeli będziecie potrzebowali fajnej grafiki i w ogóle, Patryk jest tutaj grafikiem, więc bardzo serdecznie polecam. Zobaczcie sobie u mnie teraz, jak wyglądają moje banery, moje logo. Praktycznie wszystkie grafiki, które w ostatnim czasie się zmieniły, to właśnie u Patryka, także szybko, tanio i naprawdę kozacko. Więc tutaj bardzo serdecznie was zapraszam, będziecie też tam mieli na pewno link i do fanpage'a. Chłopaki też jest to mocno polecają, bo to praktycznie nas teraz grafik wszystko nam ładnie, pięknie ogarnia. Więc cieszę się, że mamy taką właśnie osobę. Jakoś polecam, nalepki na Bizona mi robił. A no to do... Boże! Do pana też tam dojechał, tak? A no, to tak. Dobry z niego chłopak. Jak tu jest pięknie, jak się jedzie, jak te drzewa zwisają. Tak. Ale w ogóle jak zobaczysz gospodarkę Stacha, zakochałem, to jest coś pięknego. Nie jechałem, ludzie, naprawdę ja nie zwiedzałem tej mapy. Ja bardzo też, no. Kurde, ej, gdzie tu jest, bo ja tu pierwszy raz jadę. Jedź, dalej, jedź. O, jaki kawał! No i teraz jak ktoś powie, że ta mapa jest nudna, nie? Jak mi ktoś znajdzie mapę z tak fajnie rozbudowaną to ogólnie skupy to będziemy mieli ciekawie, bo będziemy mieli bardzo, bardzo daleko, oprócz tych dwóch, co są koło nas, to cała reszta już jest trochę dalej. Ja jestem pod mega wielkim wrażeniem, bo mówię, ja żadnej innej mapy nie znalazłem z tak kozackimi wioskami, bo żeby tak było dużo zrobionych budynków i detali na wioskach. Są wiadomo wioski jakieś statyczne, uciekaj tak. Ale no to co tutaj jest zrobione w tej mapie, w tej woli, no to jest normalnie taki szacun, nie? Tylko mówię, no co jedyne muszę poprawić, o tu kurna już niektórzy pinch mi nie pożniwowali, już widzę też. Jedynie co jest problem, no to z tymi gwiazdkami, ale to trzeba ogarnąć. Dobra, tu jest chyba Stachu, bo to jedyny budynek tu na okolice. No, tak dosyć w miarę te budynki się tu trzymają. Sąsiad, takie pytanie z tego punktu. No? Ty, u ciebie krowy to już pokazuje, kiedy następne zwierzę będzie? Ty, zaraz zobaczymy, bo ja właśnie tak wam ludziska obiecywałem. To chyba bo tu jest. Na wprost taka stodoła do wjechania? Tak. On 30 mógł garażu, nie?
O. Tak, tak. Bardzo brakuje. Fajnie. Wiecie co, brakuje tu takiego gościa, który powinien stać, jakaś tam ala, no waga, nie no, wiem, no. Może, no co wiecie, jakaś, powinno być. Jakaś nie? Żona, żeby stała tu przy chałupie albo ta, tam. Żeby ona spisywała i to wszystko, dobra. Jo, sypiemy. Czy jest za 1000? Jest. Ogólnie tak, patrzcie, cena za pszenicę to około 1060. Powiem wam szczerze, jak ja mam teraz taki długi czas czekać. Około 100-150. Tak, to ja powiem wam tak szczerze, czuję, że nie ma sensu, bo wolę sobie teraz pokupować nabytki, to musimy wszystko to nie niż przeżyjemy. Brać kredyt. Tak, bo niż brać kredyt. Ja na pewno muszę pamiętać sobie. No. Sąsiad, dodaj sobie to, że jeżeli weźmiemy sobie kredyt, no na pewno gdzieś w następnym odcinku, liczmy, to te odsetki będą nam się już liczyć do samej zimy, tak. To pomyśl, że stracimy z tych samych odsetkach tyle, co mielibyśmy zarobić na pszenicy, a nawet może i więcej. Nie. Więc po co to ryzykować, jak lepiej się tak pobawić. O, ruch drogowy nas tu też wreszcie troszkę spotkał, ale fajnie, jak wolno te samochodziki sobie jadą. Kurde, nie no, jest taki klimat, ja teraz, no morda mi się dzisiaj cieszę, bo mówię, jest kilka takich fajnych nowych rzeczy, których jeszcze nie było nigdy na poprzednich seriach, no i też mi dużo to dzisiaj dało, że faktycznie jest to zapotrzebowanie. Dobrze to Adaś zauważył, bo wcześniej, wiecie, jak my to przewijaliśmy, wyskakiwały zapotrzebowania, ale wiedzieliśmy, że to raczej nic nam nie da, bo prawdopodobnie no nic akurat takiego ciekawego, co zawsze można było sprzedać w lato, bo mało co można sprzedać w lato, oprócz soi, myśleliśmy, że to na przykład właśnie soja, czy coś w tym stylu. Także tutaj naprawdę mega bardzo się cieszę. Sąsiad, twój kombajnista jedzie na ostatnie pole. Jo? Zapierdziało jak trzeba. Widzę, że drogą ciśnie, ale w ogóle kocham tą serię i tą przejrzystość na tej mapie. Z drugiego końca pola widzę, jak on jedzie drogą kombajnem i to tak pięknie. Jak w realu, chyba po raz pierwszy widzę serię, którą typowo czuję się jak Ty. W realu. Nie ma żadnych dziwnych... Że tu... Kurna, od tyłu, ale dobra, już nie będę teraz jechał. Najwyżej później następnym transportem z rozrzutnikiem polecę. Bo ja sobie od tyłu od gospodarki wjadę, bo ja tam mogę we wiosce skręcić w prawo. Tak, i ja tam mam przecież wjazdę koło tego jeziora dużego, tam z tyłu koło tych belek. Ja sobie tam się przejadę, bo też chcę zobaczyć ten klimat, jak to wygląda. A wiesz co, nie głupie nawet. Ale ten dźwięk 60, jak ty zapierdzielasz cały czas na gówno. No. Wiecie co, naprawdę ludziska, wiecie, ta seria ma swój klimat, to wszystko, my wam dziękujemy za poprzednie odcinki, za to wszystko. Bardzo bym się cieszył, jak za ten klimat żniw, za to, co teraz nam się udało zrobić, za te godziny teraz poświęcone jeszcze nad przewinięciem, żebyście wy mieli co oglądać, że nie było lipy, żeby się nie powtarzały te akcje. Naprawdę jakby wam się udało te 13 tysięcy łapek wbić jeszcze raz, albo nawet i 15, bo powiem wam szczerze, pod pierwszym odcinkiem już praktycznie tyle będzie, bo takich żniw jeszcze nigdy na tym kanale nie było i ja mam nadzieję, że naprawdę jeżeli wam się to tak spodoba, to ja nie wiem, czy nie zaryzykuję, zobaczę i może jeszcze zrobię sobie jeden sezon bez kombajnu, bo podoba mi się sam ten odwóz, to wszystko, więc naprawdę będziemy o tym myśleć. Dobra, 30 widzę, o, nawet sobie sam przejechał, więc naprawdę tutaj szacuneczek dla naszego z dzisiaj, który tutaj ogarnia nam te żniwka. O Jezu, i teraz ten piękny klimacik. Adaś, a ty jak tam żniwa? Powiedz mi. Ja bym do ciebie jeszcze przyszedł. Będzie tam jeszcze chwilka, żeby wpaść do ciebie, pogadać i... Wiesz co, ja na tą oziminę jeszcze wjeżdżam tam, więc zapraszam cię serdecznie. To ja zaraz spadnę na chwilę, tylko wiesz co, sprowadzę i no tutaj teraz mam ten kombajn, to jeszcze trochę tam pod kosze i... Kurde, by światy wjechałem, dobrze, że nie stali nigdzie. Kurde, 100%. To jest 100%? Ja pierdzielę. Nie wiem, ile na rozrzutniku, nie wiem, że na rozrzutniku było. 100% chyba już, wiesz? Dobra, to ja jadę 60. Kurna, szkoda, że wcześniej nie mówiłbym jej nie gasi nawet, bo człowieku 60 to zapierdziel jak trzeba, nie? Dobra, trzymamy się tej strony bardziej. I wydaje mi się, no, że też te pola, które dokupiłem, naprawdę spoko wyszło. Ale tu sąsiada też, jak pięknie to wygląda. Tak, tak. Ty, sąsiad, może razem skoczymy na skup, co? Ci powiem. A ty pełną ja tam mam pełny ten rozrzutnik, stoi na tym drugim polu, wiesz? No bo ja to, wiesz, chciałbym jeszcze dorzucić sobie tam tą tonę, co mam i... No to może poczekam na ciebie, to poczekam na ciebie i pojedziemy razem wtedy. Dobra, dobra, nie ma problemu. O! Nie wiem, czy słyszałeś, ale szampan otwierał się chyba, wiesz? Aleś tu kurna nie obkosił, nie mógł gdzie tu wjechać. Tak grubo. Po łubinie weź tu i najwyżej cofnij po moim, bo nie będę po sąsiada jeździł tam. Chuja nie lubię, ale nie będę po jego jeździł tam. Czekaj. Czekaj, dobra. I ogaszę 60 wtedy i ośmigą. Ty przez pola ja sobie tu pójdę, czekaj do drogi, bo nie będę się szorgał po tym łubinie, nogi pozirane, później całe.
Ale tu jest kurde kozacko. Jakie tutaj są polne dróżki, nie? Zobaczcie to. No tutaj to już na pewno 30 obolona by była. Jeśli chodzi o auto, bo jak sami wiecie, już środek transportu Adaś kupił. Ja nie miałem za co, bo też zębów piach nie chciałem włożyć, że kupię auto, a ja nie będę miał czym krów nakarmić. Także tu spokojnie. Prawdopodobnie będzie ta kwintesencja, bo wie, ta pieniążki zażniwa. To i sobie auto kupię, bo powiem wam szczerze, moje kury naprawdę kozacko tutaj zaczynają ogarniać mi, jakby nie patrzeć, jajeczka. I jak się nie mylę, już mi się trzeci karton pojawił jajek, także tutaj jestem naprawdę mega zadowolony. Powiedz mi, Adaś, kurczę, długo ty będziesz potrzebował, żeby tą tunę wziąć? Myślę, że pół minuty. No to ja tutaj poczekam chyba na ciebie na polu, bo... Wiesz co, zjedź, bo widzę, że jedziesz. Do drogi, jadę, jadę do drogi. Ja już powinienem tam za niedługo jechać, co nie? Dobra, bo ja wtedy wrócę. Zrobimy sobie przelew od razu. Dobrze, że tu płatne z góry jest, to za zboże to od razu będę mógł w kombajnie się zapłacić. Więc spoko, a propos tu patrzenia te buraki, ja już nie mogę się doczekać, jak będziemy sobie je kopać, nie? Ja bardzo bym chciał i nie wiem teraz, co trzeba zrobić, może ktoś z was jest w stanie mi pomóc. Ogólnie będziemy chcieli tutaj do naszych krów dodać te różne Global Company i w ogóle tutaj pozdrawiam Micha, tylko jeszcze tego nie sprawdzałem. Wiem, że pisał mi już, że są naprawdę kozackie rzeczy na Global Company, są też mody na dzierżawy, więc prawdopodobnie po pierwszym sezonie ja już jakąś dzierżawę w sobie uderzę i będę sobie tutaj cisnął z dzierżawami. Na pewno na tej serii będę próbował coś takiego ogarniać. Teraz mam chwilę, to ja wam pokażę i no jak to wygląda u moich krówek. I teraz tak. Następne zwierzę, właśnie, ja zobacz, cię ten. Kręcę. Mam tak, jedna już to jest za pół roku, niecałe, za 5 miesięcy. Czyli tak samo, raz, identycznie to samo. Dwa, trzy krowy za 6 miesięcy i trzy krowy za 8. Dwie krowy za 8 i dwie krowy raz, dwa, trzy krowy jeszcze niepłodne. Więc powiem wam szczerze, spoko. Ile ty masz krów? Ja mam 9, bo raz jak pojechałem po tego byka, bo myślałem, że jest byk do kupienia, no to jak już byłem na sklepie, no to tak trochę głupio mi było, żeby nic nie wziąć i postanowiłem dorzucić tą 9 krowę, bo jeszcze miałem kasę. Więc całe szczęście i zacząłem od 9 krów. Więcej nie kupuję z racji tego, że one już mi się będą mnożyć. Jak widzicie, obornik sztos 20 tysięcy, więc już na pierwsze prace pożniwne będzie naprawdę spoko. I tutaj się mega, mega cieszę z tego powodu, bo zobaczcie, ja nie wiem ile miałem kupione kurek, koło 30, nie nawet, chyba koło 20, gdzieś tu ile picie miałem. Koło 20, kupiłem te koguty i to wszystko i zobaczcie, jak mi te kurki bardzo ładnie się tutaj rozrosły. I najlepsze jest to, że faktycznie tu przy nich też pisze, że następne zwierzę za 00 lat, czyli następnego dnia prawdopodobnie będę miał naprawdę sporo kur, więc mega, mega mnie to cieszy. Palka baryny, sąsiad. O Jezus Maria. Czekaj, bo mi inokorek gdzieś pierdachnął. Dobra, byle bym się nie zapomniał, nie kopnę butelki, bo zaleje. Oby tylko nie pod hamulec, żebyś wyhamował. Dobra, jedź pierwszy. Dobra. Ale ładnie wyglądasz. Tu już widzę, że kombajnista czeka. Mam nadzieję, że poczeka chwilę na mnie. Może se tam walnie jeszcze taterka. No jak przyjedzie, to już nie będzie co zbierać. Ogólnie ciekawe, ile tam ten wziął sobie. Ile obali na tym. Nie wiem, nie widziałem. 4-5 gdzieś widziałem. Nie wytrzymałem. Chyba nie wytrzyma, zanim bym przyjedzie. Ale się ulało się chyba. Ty, powiem ci, może utarguję co im jeszcze. Ja pierdzielę. Ale kurde, jest tu klimat tych małych pól, sąsiad, nie? Po lewej stronie. Ja w ogóle mówię, ten, jak wracałem, zacząłem, jak tutaj fajnie, 4 pokojsiki na takim wąskim, to no to będzie piękne zbieranie. Fajna sprawa, bo zaczynamy niby naprzeciwko siebie, a zobaczcie, jaki całkiem inny klimat. Sąsiad ma pola u siebie, większe, za chałupą, a ja jestem tak rozrzucony. Ja będę musiał później coś pokupować blisko siebie, coś większego, a sąsiad już będzie miał i będzie mógł kupić dalej. No. Naprawdę mega, mega tutaj... O, miałabie to ustąpieczeń. No jest ustą, a co wyjechał ci? No dobrze, że ustąpiłeś, nie? Bo przecież kurde, no, jak widzę, że znak jest ustąp pierwszeństwa. Zostało, to tam jedzie dopiero, ale zdążymy. Ale to wygląda jak... Ale jak ty tam, no, morda mi się tak cieszy, że uśmiech mi z twarzy nie schodzi. Wiecie co? Ja już wczoraj miałem takie nerwy. Naprawdę na Tanasa odcinku... Ja się bałem, bo jak on zaczął tak wyzywać serię po sąsiedzku, to... Tak, bo już miałem naprawdę, bo troszkę wróciły czasy poprzedniego... Ładno, zapomniałem, że fikraka nie mam, bo tu po gałęziach się jeździ, ty też się kabina i oto nie. I powiem wam szczerze, że kurczę, przypomniały mi się czasy po sąsiedzku poprzedniego, że tyle godzin ogarniania tego wszystkiego. I jeszcze na koniec, że chcieliśmy sobie po tylu godzinach nagrać tutaj naprawdę wielkie podziękowania dla Tanasa i możecie łapę w górę u niego pod odcinkiem zostawić.
bo chłop z nami tutaj naprawdę siedział praktycznie 4 godziny i czekał, żeby skosić te właśnie hektary, których i tak nie udało się wczoraj skosić. Także naprawdę szacun wielki dla niego. I mogliśmy sobie dzisiaj tak na spokojnie, powiem wam szczerze, wczoraj poszliśmy nagrać te kulisy, ochłonąć i dzisiaj naprawdę czekałem cały dzień, bo oczywiście wczoraj poszliśmy sobie to sprawdzić, czy faktycznie to co crashowało to był free track, się tak okazało, także naprawdę tutaj rolnik uratował konkretnie jak się tylko dało ten odcinek, bo myślę, że gdybym nie mógł wsiadać do kombajnu i pojeździć coś z kombajnistą, to by nie było tak wesoło i tak ciekawie. Ale tutaj teraz naprawdę spaliny takie w wiosce, że to szok. O, nie. Tam to zdrowie. Kurde, morda, jak za nami samochód zapierdział. Mam nadzieję, że to tylko nie ten, nie oznakowani. Chciał mijać, ale ja już kierunek puszczam, bo już widziałem, że chciał mijać. Dobra, ja trochę wyhamuję, żeby widział, że na pewno nam się nie pomyliło, że zwarcie nie jest w rozrzutniku. No ale ładne kontroleczko u mnie też, nie? Nawet jakby mnie sprawdzili, to... Powiem ci, dawno tak fajnego skupu nie widziałem, bo pięknie stworzono podwórko. Kurczę, no ta osoba, która tworzyła tą mapę i w ogóle no, ma pojęcie o gospodarstwie, o tym wszystkim, bo powiem wam szczerze, jest dużo map w internecie, które mają fajny teren, które mają fajne pola, ale nie mają gospodarstw, ludzie gospodarek nie umieją budować. Tutaj ta mapa ma wszystko, bo myślę, że tutaj by mógł ktoś też inny stworzyć jakieś inne, że tak powiem, ogarnąć teren, w sensie jakiś górzysty i ta mapa byłaby praktycznie jako druga wersja. Można by nawet nie zaliczyć jej, że to byłaby ta sama mapa, bo mówię, teraz by ktoś zrobił jakieś góry. Przypuśćmy, dać tu taki teren z osiny. I powiem ci szczerze, to by całkiem inna mapa była. O kurde, tu masz taki wyjazdek z drugiej strony, jo? Tak. Dobra, nie wiem, sąsiad, jedziesz ze mną tu w prawo, czy nie? No, na tą polną jedziemy. No to jedziemy sobie na polną. Kurde, 30 minut i ja jestem po żniwach. No coś pięknego, naprawdę będę się zastanawiał. Jeżeli zostawicie sporo łapek w górę, bo będziecie chcieli, to ciśniemy sobie i zostawiam się bez kombajnu na najbliższy sezon. Także zobaczymy, co to by naprawdę z tego fajnie wyszło, bo mówię, kurde, no takiego klimatu już, jak już później kupimy kombajny, to już tego nie będzie na pewno do końca serii, bo nikt inny nam nie przyjedzie kosić, no chyba, że inny jaką kukurydzę albo coś w tym stylu. Myślę, że z burakami jak zawsze się bawi, to tak, żebym miał już swój sprzęt. Bo powiem wam szczerze, że jakoś mi się zbytnio nie widzi. Nie, to nie ta polna, mordo. Na główny mi chodziło. Tu kurwa tą polną, to czy nie widzę. Nie, musiałem kartofle odsadzić. Ja tak właśnie patrzę. Mówię, kurwa, dziadze, zostawię tu. Także szukałem, gdzie sobie zjadę na polną pod drzewo, żeby chociaż było, bo... Będę chciał na pewno sobie wtedy ogarnąć coś takiego, że będę chciał już zakupić swój kombajn pod buraki, no chyba, że zobaczymy i przyjedzie ktoś mi w pierwszym sezonie kopać. A propos tego ogarniania Global Company i w ogóle... Ale tam tamtędy marne też byśmy dojechali. Pewnie gdzieś tam polnymi, ale dobra, jak mamy główną, to nie ma sensu, ci powiem szczerze. Wiem, ale mówię, tamtędy też, bo tak... Nie wiem, czy ty nie będziesz tak szybciej, nie, sąsiad? Ogólnie. Nie wiem. U kombajnisty respirator się włącza, więc... Co wieku, tam pewnie bizon nie chce odpalić, bo na światach zostawił. Ale wioska piękna. No nie, wioska jest... Ogólnie tutaj wioska jest mega zrobiona. Jak jeździłem i szukałem Simpsona, to... Jedziesz już, dobra. Dobra, teraz ino trzeba będzie tylko zobaczyć, ino gdzie skręcać, ty. A, dobra, już wiem jak. Idealnie tu wszystko z wady jedziesz. Do końca tak, i w lewo. Tak, tu asfalt. Tak, ja wracałem teamem. No. Petarda. Teraz sąsiada ja se posłucham z tyłu. Uwaga! A ja ciebie zawsze słucham. Ty tu trochę bogactwo, powiem ci, na tej wsi drugi. No tak zależy u kogo, nie? Ale kałuty... Tutaj widziałeś, ogólnie fajne gospodarstwo, tylko prawo było. Takie stare, ale... Tartak chyba, takie... ale fart, tartak tak, fajny. Tak, no. Byłem tu u chłopaków tego, Simpsona kupować. No ja od lewy do prawy, nie? Powiem wam szczerze, na tej mapie jest jak w życiu realnym, jak jedziesz gdzieś w nowe strony. Jak ja pamiętam, dużo jeżdżę czasami po Polsce, jak gdzieś, wiecie, nawet zjeżdżam do siebie, no mijam naprawdę, no setki kilometrów. W dodatku pełno pól gospodarstw tego wszystkiego, bo dużo też jadę wsiami. Ja tylko tak, lewa, prawa. Ja uwielbiam widoki, ja uwielbiam coś nowego. Ale już jak związane z rolnictwem, klimaty, co tak, jak związane coś z rolnictwem, to już w ogóle mózg mi się lasuje, bo ja naprawdę, no, łebi to się chce urwać i to samo mam tutaj. O, tu Miszko, ten sąsiad, co przyjechał właśnie, bizunem. Dobra, bo tu żeby ja nie wymusi. Tak, tu po prawo w tym gospodarstwie dużym. Łe, no to odpierdzielono gospodarkę. O, mamo, no, nie, to się nie dziwię, że go stać było na tego.
rekorda. No, on tam człowieku usługi, on dużo po usługach jeździ, to też nie ma się co dziwić. Się dziwię, że tylko i na takiego bizuna, no. Dobra, tu też trzeba uważać, bo tu lubią zapierdzielać. Może się kiedyś dorobił jakiegoś dominatora, czy uważaj, coś. Powoli, powoli, bo niech boję się, żeby tu nie wyskoczyła. Nie wiem, czy tu jeżdżą auta, czy nie. Nie powinno prawdopodobnie, ale lepiej uważać. No bo chłopie, jakby cię wyskoczył, mi 6 minut, 30. No, uwaga, uwaga, bo tu woda se płynie. O! Ale my... O! Chłopie, to jest 30 z pełną? Nie, ale, wiem, ale ładnie, miało. Ładnie. Dobra. No i właśnie, zaraz też wam pokażę ludziska, co się u mnie pozmieniało. Tutaj. Bo jakby nie patrzeć, to troszeczkę się rzeczy, że tak powiem, pozmieniałem w uprawach, co gdzie posiałem i w ogóle, co gdzie jak, ale to za sekundkę wam wariaty tutaj pokażę. Prawdopodobnie przyjedzie sobie obornik zrzucić, nie wiem, na skup sobie już pojadę na spokojnie, albo tą pszenicę po prostu zostawię dla kurów i pojadę w zimę, jak będzie zapotrzebowanie. Zaraz pójdziemy też do sąsiada sobie chwilę pojeździć. Kurde, kumbaj tam stoi, ja nie wiem, czy do niego jechać, czy nie. Przejda się. Pewnie ja. Właśnie nie wiem, stary, czy on się wysypał, czy się nie wysypał. Idziemy zobaczyć. Chodź, zobaczymy się. No. No ogólnie stoi, jakby się coś popsuło, ty. Albo no nie. Się coś popsuło, bo tak ogólnie... O, kurwa. Halo. O, panie. Panie, o, dobry, co się stało? Ej, ja bym podjechać czy nie? Kurna, kogutu tak, nie widziałem. Tak, 100% już mam. Ja pierdzielę, nie widziałem, że kogut. Sorry, że tak długo, ale na skupie musiałem podjechać. Mógł pan sobie wziąć. A co, już pełna jest? Tak, pełna, pełna. Bo ja pierdzielę, to po 30 lecę. To sąsiad, wejdź tu ze spanem piwko pierdachnita, ja wam przywiozę też jeszcze zimne z lodówki ładnie. Panie Zbyszku, masz pan coś dobrego? Widzę tutaj. Tak, już panu wyciągał tutaj. Dobra, że to tutaj ja lecę i no, biegnę se inną na podwórko i jadę 30. Że ja się nie dzwoniłem z panem, kurna, dziot, bo by było. By było w sam raz. Zdrówko? Kurna, zdrówko. Ja dzisiaj trochę będę miał zarobku, powiem wam szczerze, bo już teraz ja obkoszony, dwie przyczepy ja wywiózł. Tu jest pełna i jeszcze przyjadę, myślę, że spokojnie rozrzutnik to inna będzie pełny. A ogólnie, panie Zbyszku, za pan myślisz tu o tym Ubiniu. Będzie coś z tego w tym roku? Pasem jo, długi taki ciągły jest, to powinien być wszystko w porządku. Jo, też mi się tak zdaje. Ja zaryzykowałem, nawet ładnie tutaj jest. Jo. No ja w tym sezonie zaryzykowałem tylko strzelnicą. I to powiem wam szczerze, no lepiej nie mogłem trafić, nie? Strzelnicą. No bo miałem ściać nie tylko pszenicę, ale i jęczmień na przykład. Więc tutaj no ci powiem szczerze, że... Tak, że szczerze, że wszystko postawiłem na jedną uprawę z racji tego, że idziemy w tej serii tak jak jesteśmy na od biedaka do kozaka, czyli panie, mamy panie, takie klepisko. Chodź pan na chwilę tu, chodź pan. Mamy jedno klepisko, ten akumulator, więc... Ten akumulator jest chuja warty. Pan nie kupi takiego. No jest warta taka, że... No jest nie warta po prostu, tak. Ja wiem o tym. Ale za to taterka jest warta. To jeszcze pojemne. Taterka to złoto, tak? Jest. W takiej pracy to ino. Do terek. Ja tam gdzie nie będę już chyba jeździł na skup do Stacha, nie jadę. To jeszcze jeden po jednym, co? Machnij. Kurde, chyba następny raz na takie zniwa to sobie przyszykuję, powiem wam szczerze, takie specjalne właśnie puszki obklejone, żeby nikt się nie przyczepił, ani nic, żeby było ciekawie. Strach ino jeździć teraz z nim. O! Worków, tutaj. Przyczep, szczelny rozrzutnik, worków nie trzeba. Dobrze jest, suchiutkie, w rękach normalnie się rozwala. Dobra, ja z nim wsiądę, dojadę do końca mordo i idę do ciebie, jo? Ją zapłacę dobra, akurat ja też, w tym czasie. Ja też dojadę do końca i tam wrócimy, co nie? No i wrócę z tobą, tak, to i będzie gitara sima. Dobra. Dobra. Panie, słuchaj pan, ty 1500 będzie dobrze, bo my tak ustalali tu na serii to wszystko i czy satysfakcjonuje pana 1500 tu będzie dobrze, czy nie będzie dobrze na tej tak szkole? Dużo? No tak dużo, no dużo, nie dużo. Jak no. Daję to tyle, to dawaj tak. Panie, to już za ten bubin, co tam trzeba będzie jeszcze później skosić. Bo dobrze, a, no tak, kurde, bo to miało być całościowo za tym, za te wszystkie pola my liczyli. No i tu to trzeba tak, rozbić. Tak. No to tysiak teraz by był chyba, nie? No bo wincy zboża chyba mieli. Ubinu, tak, ubinu ta. Mało. No to panie, to ja teraz tysiak... No, ale być, tysiak teraz ja przelew już robię od razu, panie, to se pan tam na kunto wejdziesz. Blikiem panowie. Tak, zbliżeniowo możemy zrobić. Tam tu położę, to do sklepu zajadę jeszcze. Dobra, to tu jeszcze stówkę tak rzucimy, jakby nie było. Co? Zwolni kierownika gospodarstwa, przelew pieniążki na konto. Tysiaczek tutaj pięknie poleciał, ale tam po prawej stronie zapierdziała konie. Ty Adam, że ci mu carnia nie stanęła, bo ci powiem, o, że ja... O, się ścigaj, dobra. Ej, ogólnie, cześć, wolę, że mam więcej pieniędzy od ciebie, tak. No właśnie w szoku jestem. Bo sprzedałem dwie przyczepy. A ty przyczepę, a ja rozrzutnik.
Ja mam mniejszy rozrzutnik od no ja sprzedałem 8,5 tony. Dobra, pięknie, żniwa można uznać, że to zakończone, kurna dziad. Pani, a zmieści to się jeszcze? Jo, powinno się zmieścić. Dobra, już nie będę jechał, panie, stój pan. Ja już nie będę z panem jechał. Drogę pan znos, ja idę do sąsiada, z sąsiadem się tu przejechał, bo tak to no. Będę musiał z buta zapierdzielać. Dobra. Także dzięki wielkie, jesteśmy w kontakcie. Czyli ja się będę odzywał, jak w razie będę dobra, coś potrzebował, dobra. Nie? Dzięki wielkie, dobra. Na razie i trzymaj na razie, się do mnie. Dobra, cyk myk fu. Byleby wysypał, panie, wysyp tylko! Wysypię! Dobra, lecę sąsiad do ciebie i no poczekaj tu, kurna dziad. A, tu w tym kurze aż miło wejść. Dobry? Cześć. O, ja dobrze, będę trzymaj. Trzymał, będę się trzymał, żeby nie żeby trzymaj nie się, bo, trzymaj się, bo naprawdę tutaj może być turbulencje są. Zbiornika nie otwierasz? Nie, żeby się nie kurzyło, bo już mnie tak tutaj boli. A widzę, że przewiała człowieku aż grzywka, kurna, że on postawiony. Jakoś, ja nie wiem, gdzieś tam na tamtym polu tak zawiało mną, że aż zaraz się dziwnie czuję. Ale nie, kurwa, pełna przyczepa jest. No co tu jest chyba? Dobra, ty! Gdzie on chce wysypać się? Już nie! Podjedziesz, kurwa, pod końcówkę pola, ja tam już szybko 60 biorę i będę sypywał 60. Dobra. Dobra, kurna, ziomno, sąsiad, nie pogoda ma, nie wypij im, nie pojeżdżę, ja nie no bo widzisz, zapierdziesz też chyba, nie? Się chciałem zapytać, jak tam u ciebie sypało, jak tam żyło się tam... Ty, powiem ci szczerze, nie liczę. Nic nie wciągasz, nic nie tańczysz. Nic nie tańczę, nic nie wciągam. Powiem ci, na spokojnie chyba ten... tu se później usiądę i to wszystko przeliczę, ale no hektarów tam było, myślę, że ponad hektar coś przenikli, no miałem, także to jest dobrze na pewno. Ale tu ładnie u ciebie, tu kurna dziot idzie, tyż. Dobrze, że on mi pożyczył ten kombaj, bo tak to jest, Mary, jak miałbym teraz czekać na... Wszyscy mają pozajmowane daty, że ja nie wiem, kiedy by do mnie jakiś przyjechał. Nawet no na popołudnie u siebie sumę, woży i kumbaj stał i nie miał kiedy Adasiowi przyjechać tutaj pomóc. No. Więc Adaś całe szczęście papiery mo, bo kiedyś się PGR robiło, więc jo, Adaś tym bizonem mógł u siebie ogarnąć. Dobra, to mordo ty jedź, ja zapierdzielą 30 wysypię i będę. A można tym Simpsonem się przejechać? Zbyszku, tak, no to piwo może się przejechać. Dobrze. Nie rozwal się. Ja jeszcze na niej jeździłem, kurwa. Bo nie zarejestrowany jest. I on nawet nie widziałem Simpsona, sąsiada. Kurwa, nie mogę, nie umie. No, czas spali na dobry. Musisz mu dać wykonawcę pewnie. Pewnie nie ma. Kurwa, pies mnie pogryzł, ja. Boż. Pozwolenia tam. Kluczyki były pod tym. Pod siedzeniem trzeba było tam nie włączyć. Pierdolaj pies. Pies dobry, pilnuje zawsze. Sąsiad się bał, jak zwolnił, jak ja byłem, to zwolnił i powoli jechał. Jak zeszłem, to idą łogi na tłoki. Taki no bo wiesz, że się powiesz, że gubię czy coś, a tak to nic nie widział, nic nie słyszał. Na poplonie będzie musiał zobaczyć tam sąsiada i łowornika. Ile sąsiad masz łowornika? 18 dom. No to ładnie, będzie co wywozić, nie? Będzie, ale będzie, naprawdę fajna, piękne, fajna akcja pożnina, tutaj naprawdę będzie grubo. Nawet dźwięków Simpsonka nie widziałem. Ogólnie po ziemniakach barki nie ma, co nie? Jest po ziemniakach. Jest po ziemniakach. No to już wink pod co będę ten obornik wyrzucał. O Boże! Mój płot! Jezus Maria, Zbyszek, mówiłem. Tylko się nie rozwal. Ja. Jeszcze nie zarejestrowany. Boże, mówiłem, że nie umiem na motorze. Chłopie, zalał świecę! Chłopie, kapcia mi pali! Idzie maszyna! Kali mi kapcia pod chałupą! Ja. Był, kurwa, co zrobić? Ja już mogę! Kocham to w serii, nie wiem, czy ja to teraz wykręca, czy nie wykręca, trochę ja cofnę tym rozrzutnikiem. Ile się jak poszedł, ale jak zalał człowieku świecę, nie jak do góry go oboliło. Jasny gwint! Łe! Jest moc, co? Czy mniej tam mnie, nie? Dobra, sypię na razie tu na planteka i no, żeby nie było. Pimpek, kurwa, ale powiem szczerze, że ogólnie nie trzeba będzie zbytnio się martwić i czyścić tego. Klepisko, bo pszenicę prawdopodobnie całą sprzedamy. Więc tylko soję się tam wsypie, więc ta. Gitrzykmy kurwa. Ale idzie skurwysyn! Gdzie ty jesteś? Jezus, Zbyszek! Ja pierdzę. Boże, ty się udusi. Ja mam kaszel i no.
Taki, że to... Boże, Pimpek jest najlepszy, nie? No człowieku, kiedy ja bym nie podjeżdżał, to ten człowieku leci tu do mnie. Dobra, a czemu nie mogę sypać? Testowałeś mordo te silosy? No, na tej serii nie. Ale na poprzedniej tak. Znaczy na jakiejś inny. Kurna dziot. Bo mi nie chce brać. No. A włączyłeś? A czy ty masz inny silos niż ja? No wiem, to dlatego... To co ty się do mnie mówisz? A, no tak. Miałem inny, zapomniałem. Kurna dziot. Ty go nie testował. No nie testowałem, bo myślałem, że... Zbychu przyjechał cały zdrowy, więc jest dobrze. Bo myślałem, że będzie działało, ty. Dwa kolana pozbierane. Dobra, nic, ja otworzę se i no moment kipnij ma tym. Kipnij to. A ile ty masz tam zbychów, ty? Tonę. Dobra, to ja tonę se z rozrzutnika i no... Pierdachnę tylko. Tonę 82. Dobra, ponad tonę wysypiemy. Dosypię rozrzutnik, tam tonę ja zostawię. Muszę smutki i bóle. Wszystkie ule. Ej, no... O! Jest! Było! Było gdzieś! Halo? Dobra, jest. Może trzeba po prostu zmienić ten, wysypywanie. Dobra. Zobaczmy, czy jest w silosie. Dobra, jest. Najważniejsze, okej. Bo te ubinu to ja zdążę wykorzystać, później wysypię i no wyczyszczę sklepisko i będę tam sypał ubin. Dobra. Cyk, myk, fuch. Lecimy sobie pięknie z tematem. I ogień na tłoki. Nie no, tutaj też ten wjazdek to jest przekichana sprawa, no tak na pewno by wertepów dużych nie było. A właśnie, jeżeli Global Company będzie, to podobno da się w miejscach tych, które nie można, nie? Tak jak u ciebie na przykład tu za oborą trawy zasiać, to już będzie można, nie? Jak coś. Tak? Tak, że Global Company daje to, że gdzie, kiedy, gdzie i gdzie chcesz, możesz sobie na tych landach innych rysować lub ogarniać teren. Także naprawdę tutaj super sprawa i mam nadzieję, że uda mi się tu poogarniać troszeczkę te wjazdy, żeby to aż tak nie szło. Kurde, no nie dali im rady ogarnąć tego obornika, ale no to co się odlecze, to nie uciecze i powiem wam szczerze, że sobie to wtedy ogarniemy. Ja jestem pięknie już po żniwach, także tutaj się mega cieszę. Na razie, dzięki wtedy. No, ja się mamy 45 minut odcinka i powiem wam szczerze, ja sobie prawdopodobnie tutaj padnę machnę z jedną przyczepą. Ole tam zawinę. Z jedną przyczepą jeszcze sobie pojadę na skup. Rozrzutnik sobie zostawię. Jedziesz teraz sąsiad? Z czym? Na skup? Na skup teraz? Nie wiem, a co? No bo ja będę jechał zaraz. Będziesz jechał zaraz? No, jeszcze no nie ja wiem, mam jeszcze... znów pełną przyczepę. Dobra, to we dwóch możemy jeszcze raz coś śmignąć. No ja i tak będę jechał, no to ja mówię, jak chcesz jechać, to nie mam problemu. No to możemy jechać, dobra, to i ja wtedy to sprzedam i więc już nie sprzedaję. Będzie tam mieli dłuższy taki... O kurwa... A jebany jest czy co? Gdzie on jedzie? A on tu polnymi jedzie gdzieś. O, to jego tereny, to... Kurna, dziot zalało, nie mogę przeskoczyć do ciebie na ten... To mówisz, że będziesz jechał teraz, jo? No ja już jadę. Syn już jedzie, dobra. Tam dobrze, że mordo nie wyleciałeś z kabiny. Jak coś na ziemniakach. Czemu patrzysz na mnie tam? Nie mogłem zobaczyć, gdzie Kajty jest. Jadę po łące. Czekaj, dobra, ty chyba nikt nie zajebie mi 30. Klucze zabiorą. Jo. Ty tu masz wyjazdek stąd? To jest z tego pola? Tak, tu jest, o. Dawaj na ludzie. Ale z pewną przyczepą to ciężko ma. Ty mógłbym sobie zapiąć rozrzutnik i pojechać, ale nie wiem, ta tuna by mi storczyła, czy nie? Ale nie, nie chcę takich od razu pieniędzy. Poczekam na zimę. Dobra, jedziemy tu w lewo? I jedziemy tą polną, jak ty mówiłeś, żebyśmy dali radę przejechać, pojedziemy następną, pojedziemy wtedy następną i całą mapę pozwiedzamy sobie ładnie. Dobra. O Jezu, nie mogę, gaz cały czas opór, żeby tu było. Dobra, poszło. O, teraz z pełną jadę, piątka jest, jak u sąsiada. Ty, to tu było w prawo jak coś. Tak. Dobra, pojadę tak jak ty. No to jest prosto. A tu też jest prosto. No, a to tym, gdy sąsiad się przez twoje... To jest przez twoje pole, to jest rurką, bo ja i tak musiał skręcać, a to mam prostą od razu. No faktycznie, o Jezu! Ale ej, ogólnie zobaczymy czy Zbychu dojechał do chałupy, co nie? A, no czy tak. Już na lewo pojechał? Czy gdzieś pojechał kocik? Ale tu przekichane do góry, trzeba będzie ciągnąć. Dobrze, akurat tu wszystko widać, akurat, więc można piłować. Dawaj, 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 bo ja nie zwalniam. O, dobra, światełka włączam też. O, moje takie żółte barki. Ta, no Boże, i ten... Podróż. Jezus Maria, nie! Kombie wystawione przed chałupę. Ja, no teraz to rozwaliło system, wcześniej nie zauważyłem. No jest klimat, jest, jest dobrze. Jest, dobrze, przyjechał do siebie sąsiad. Jest, wychód w domu. O, kombaj jest tutaj na podwórku. Jeszcze nigdzie nie jedzie. O, ty masz fajny klakson. Ty, a wiesz, która tu później w prawo tu jest? Tak, teraz będzie prawo.
Patrz, Skubanie jest tu już ty, głowy znany. O, tu się budują dopiero. Jakie tu włości mają. Stój, kurwa. Nie spodziewam. Wyhamowałeś. Stary, ale... ja uciekałem na równie, mówię trudno, ale na bok. Myślałem, że za tą gospodarą jest to, nie? A to już jest tutaj. O, ale chłopie, no i na tym modzie to jest to. Nie ma, że ty wyhamujesz od razu, jak trzeba. No. Tylko ja pochamowałem, to ja tylko pchałem, nie? Bo przecież jakbym ci nie powiedział, to... Nie, ja już zjeżdżałem, bo mówię, nie będę walił w siebie, tylko tu na bok. Ale by były jaja, bo by kurwa poszło wszystko na ruch. Przyczepa, Boże, wszystko, że... cztery tony by były. Ale tu pola też są kozackie. Boże, jak to piękny widok, jak te sierniska takie są ładne. Ta mapa naprawdę tutaj ma wygląda. Nie wiem, czy ja tutaj na przykład na 185 nie pójdę pola, co jakieś kupię. No, fajnie, fajnie. Trzeba się ugadać, żebym z tobą gdzieś, żebyśmy mieli gdzieś obok siebie też jak dalej pojedziemy, nie? Żeby to też nie było, że samemu będziemy jeździć i nic nie będzie działo. Gdzie kierunek na polny, debilu? Na polny. Jedzie, mogli, co było dać znać, jakby jechać. Mordo, dawaj jedziemy tego, od dupy strony mu zajedziemy na gospę. A tam da radę? Teraz, tak, tu polną w lewo pojedziemy. Jak tak? I od tamtej strony wjedziemy, wyjedziemy główną i wrócimy sobie nawet główną. Nie, nie będziemy wracać, bo to jest 50 minut odcinka, można by to było robić i godzinny nawet, ale nie o to chodzi, bo tutaj jest robota na następne odcinki. Ale mówię, w transporcie, na żniwach, jeszcze żadnych tyle się nie najeździłem. Więc to jest naprawdę kozacki plusik tutaj. Jezu, i tymi polnymi tu jeździ, no kurczę, no, mało która mapa ma tak rozwinięte polne drogi, nie? W ogóle bardzo ładne polne drogi zrobione są. Tak, ile to jest czasu, trzeba poświęcić. Jest woda, i jest wiesz co? Podoba mi się, że są wreszcie polne drogi zrobione na małe maszyny. Bo i małymi nie przejedziesz, i dużymi też jak najbardziej się tu wpasują. A nie, że są takie szerokie, że jak ty jedziesz 60, to człowieku, ty jedziesz po środkowym pasie tej trawy. Kaj to ty faktycznie gdzieś tu widział. Od tyłu wjedziemy sobie tutaj. Tutaj nie? I on ma tu wjazdek teraz? Tak. Nie, no akurat do Stacha to jest... Wszystkie drogi prowadzą do Stacha. Nie. Stachu dzisiaj zadowolony, Pira będzie mógł ściągać, bo to wszystko momentalnie. Ja będę miał 15 tysięcy na koncie, jestem w szoku. Miałem 2 tysiące, prawie 3 tysiące miałem. No. No tu prasa, na prasę naprawdę... jest... Tak, prasę będę kupował. Prasa na pewno już jest wygrana. O, czemu nie ma jeszcze? Dobra, wszystko jest. Nie no, na prasę będę miał pieniążki, to na pewno. I jeszcze mi zostanie, więc jest git, to nie? No ja tutaj tak, myślę, że chwila, moment, wszystko będzie mógł... miała ciężko też ruszyć znowu z miejsca. Dobra. I powiem wam, ludziska, tak, tym pięknym akcentem tutaj my się z wami jak najbardziej żegnamy. Też z piękną sumką na koncie, jakby nie patrzeć, bo też prawie te 15 tysięcy ja mam na swoim koncie. Zabrakło mi naprawdę niedużo. Cena się utrzymała, Stachu tu dobrze płaci od razu na konto. Jakbyś tam potrzebowali na żniwach gdzieś przywieźć, to bardzo serdecznie was zapraszamy do Stacha, bo Stachu dobrze tutaj płaci. Kurwa, ja mam chyba nikogo w domu nie ma, bo trąbię, żeby wyszły, bo chciałem się rozliczyć nic. Jo, my wam dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Zostawcie łapę w górę, do kolejnego odcineczka, strzałeczka i na razie, trzymajcie się, cześć! Na razie, cześć!